Od ponad półtora roku trwa konflikt pomiędzy nauczycielami a dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. Ostatnio sytuacja stała się już bardzo niepokojąca. Nauczycielka pierwszego liceum zasłabła i straciła przytomność po wyjściu z gabinetu dyrektora Leszka Klabachy. Tematem rozmowy, jak twierdzi pani Edyta Wilk, była m.in. sugestia dyrektora, że zostanie zwolniona dyscyplinarnie. O trwającym w szkole konflikcie informowaliśmy już Państwa wielokrotnie. Kilka dni temu Edyta Wilk, nauczycielka wychowania fizycznego, po wyjściu z gabinetu dyrektora Leszka Klabachy zasłabła, straciła przytomność i została odwieziona do szpitala. Powodem złego samopoczucia, jak twierdziła w rozmowie z naszymi reporterami pani Edyta Wilk, była rozmowa w gabinecie dyrektora Klabachy i lęk przed utratą pracy, ponieważ pan dyrektor miał zasugerować, że nauczycielka zostanie zwolniona dyscyplinarnie. Na rozmowę zostałam wezwana po lekcjach. Poprosiła mnie na rozmowę pani z sekretariatu. Udałam się niezwłocznie po zakończeniu lekcji do sekretariatu. Tam już pani kadrowa również czekała na rozmowę. Weszłyśmy razem. I pan dyrektor poinformował mnie w obecności pani kadrowej, że zwalnia mnie dyscyplinarnie z powodu tego, że nie przeprowadziłam lekcji. Przepraszam na moment. Wysłuchałam jego uwag. Tam informował mnie, z którym uczniem z mojej klasy rozmawiał, jak się nazywali. Powiedział, że stałam na środku sali. Skończył. Poinformowałam go wtedy, że uczniowie byli w trakcie badań lekarskich i poprosiłam go, to znaczy bilansu lekarskiego, który odbywa się pod koniec klasy trzeciej, i że stosowny wpis jest w dzienniku, i prosiłam, żeby sprawdził ten wpis. Wpis do dziennika był taki, że informował, że nie odbywają się zajęcia siatkówka, koszykówka czy piłka nożna, tylko że odbywają się badania w obecności pielęgniarki. I prosiłam go również, poinformowałam go, że mamy umowę z panią pielęgniarką, że w trakcie badań lekarskich uczniowie mają nie ćwiczyć, z uwagi, że jest badane i tętno, i ciśnienie krwi, żeby obraz ten był niezamazany. Dyrektor Leszek Klabacha twierdzi, że nie miał zamiaru zwalniać nauczycielki Edyty Wilk i jego zdaniem rozmowa w gabinecie przebiegała spokojnie. Prowadziliśmy rozmowę spokojną na temat tego, jak powinna wyglądać opieka nad młodzieżą, którą powierza się nauczycielowi na czas trwania zajęć lekcyjnych. Pani złożyła wyjaśnienia. Sporządziliśmy notatkę i wyszła z gabinetu. Po podpisaniu notatki i wyjściu z gabinetu dyrektora Klabachy Edyta Wilk zasłabła i straciła przytomność w sekretariacie szkoły w obecności sekretarki i nauczycielki matematyki pierwszego liceum. Pan dyrektor nie wyszedł, żeby sprawdzić temat, czy jest pisany taki, jak go informowałam. I w momencie, jak wyszłam z gabinetu, zrobiło mi się słabo i chyba się przewróciłam. Zdaniem Edyty Wilk oraz świadków zdarzenia dyrektor w zaistniałej sytuacji szybko opuścił swój gabinet i wyszedł z sekretariatu. Ja dokładnie nie wiem, bo ja leżałam, byłam przez chwilę nieprzytomna, ale z tego co wiem, to bardzo szybko opuścił swój gabinet i wyszedł z sekretariatu. Dyrektor Leszek Klabacha odpiera zarzuty. Uważa, że cały czas monitorował sytuację i wyszedł na zewnątrz, żeby pokierować ratowników do miejsca, w którym znajdowała się pani Edyta Wilk. W tej sytuacji, no pani, jeśli zemdlała, to ona nie wie, co się dzieje, co się działo, więc ja oczywiście poprosiłem jedną panią sekretarkę o wezwanie pogotowia ratunkowego, drugą o przyprowadzenie pani higienistki, nauczyciela, który ma przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Sam udałem się bezzwłocznie na parter budynku, żeby poprosić pracownicę obsługi, aby skierowała ratowników na pierwsze piętro i poszedłem do drugiego wjazdu do szkoły, żeby tam oczekiwać na karetkę, gdyby podjechała do innego wjazdu do szkoły niż to od strony frontu. Nauczyciele pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy, którzy spotkali się z dziennikarzami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, potwierdzili słowa Edyty Wilk. Zwracali uwagę na bardzo złą atmosferę w szkole i konflikt z dyrektorem trwający od kilkunastu miesięcy. Podkreślali, że w liceum pracuje im się ostatnio bardzo niekomfortowo ze względu na sposób zarządzania placówką przez dyrektora Leszka Klabacha. Chcieliśmy wyraźnie, stanowczo i solidarnie oświadczyć, że nie zgadzamy się na sytuację, która
w której funkcjonujemy od początku ubiegłego roku szkolnego, kiedy dyrektorem szkoły został Leszek Klabacha, a której kulminacją były wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy to najpierw jedna z naszych koleżanek w wyniku omdlenia trafiła na pogotowie, a kilka dni później kolejna z objawami silnego stresu trafiła na szpitalny oddział ratunkowy. Niepewność, stres niepotrzebny, którymi swoimi działaniami wprowadzają państwo dyrektorzy, nie sprzyjają temu, żebyśmy mogli pracować w spokojnej atmosferze, abyśmy mogli pracować harmonijnie i efektywnie. Dlatego nie zgadzamy się na szykany, na zastraszanie, nie zgadzamy się na to, aby każdego dnia uprzykrzano nam złośliwie życie, aby trawiono naszą energię na niepotrzebne, irracjonalne działania, a przede wszystkim nie zgadzamy się na to, żeby każdego dnia odbierano nam radość i entuzjazm z pracy z młodzieżą. I chociaż czujemy się już trochę bezsilni w tej sytuacji, to nie możemy pozostać bezczynni i obojętni wobec tego, co się dzieje, i wzywamy wszystkich, którym zależy tak samo jak nam na dobru naszej szkoły i dobru naszych uczniów, aby podjęto działania, a przede wszystkim władze, które są odpowiedzialne za ten stan rzeczy, aby podjęto działania skuteczne, natychmiastowe i radykalne, aby rozwiązać tę sytuację, bo ta sytuacja nikomu nie służy. Nauczyciele pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia króla Władysława Jagieły zwrócili się również o pomoc do Stefana Bieszczada, radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego i prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej. Jako osoba publiczna próbuję zadawać trudne pytania, rozmawiać z instytucjami odpowiedzialnymi właśnie za ten stan rzeczy. To znaczy z kuratorem oświaty jako nadzorem pedagogicznym oraz z organem założycielskim na czele z panem starostą Andrzejem Regułą. I prowadzę rozmowy nakłaniające do tego, aby wreszcie rozwiązać ten problem. I w dniu dzisiejszym również w tej kwestii rozmawiałem również z panią kurator, z którą zaznajomiłem się z sytuacją obecnie, jaka ma miejsce od strony nadzoru pedagogicznego. Ujawniona została informacja, iż jeszcze w lipcu ubiegłego roku kurator wysłał do pana starosty zalecenie, uwagi dotyczące przeprowadzenia wnikliwej kontroli, ponieważ kuratorium stwierdziło poważne uchybienia, które są z kategorii przekroczenia dyscypliny budżetowej, a to jest poważna sprawa i mam nadzieję, że w tej sytuacji musi starostwo podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia i w konsekwencji, jeśli są tam oczywiście uchybienia, bo one są, bo to starostwo już, przepraszam, kurator stwierdził, to są już konkretne konsekwencje. Przekroczenie dyscypliny budżetowej to jest prawdopodobnie, podlega nawet pod kodeks karny. To jest po pierwsze, nie mówiąc już o to pod aspekt oczywiście formalno-prawny jako pracownika. Jeśli ktoś przekracza dyscyplinę budżetową, podlega natychmiastowemu pozbawieniu pracy. Radny Stefan Bieszczad uważa, że problem zdecydowanie leży po stronie starosty, który w zaistniałej sytuacji powinien jak najszybciej rozwiązać ten trwający od kilkunastu miesięcy konflikt pomiędzy nauczycielami a dyrektorem Leszkiem Klabachą. Ujawnia się taki obraz całkowitego dorobku w jakimś sensie starostwa w dziedzinie edukacji na czele właśnie z sytuacją w liceum numer 1. To, o czym pan redaktor wspomina, jest niewątpliwie budzące wątpliwości, czy w dalszym ciągu instytucja prowadzona przez starostwo w taki sposób ma prawo funkcjonować. I jednoznacznie odpowiadam sobie na to pytanie, że nie. Jakiekolwiek by fakty nie były do ustalenia, to o czym mówimy w sytuacji liceum numer 1, to cały czas odniesiemy się do zarządu województwa. Kolokwialnie powiedziałbym tak, jaki pan taki kram, jakie władze starostwa, taki też
między innymi w tym przypadku instytucja prowadzona przez dyrektora liceum ogólnego. Oczywiście krzywdząca byłaby to ocena do liceum ogólnokształcącego, bo liceum to oczywiście ludzie, to załoga i nie można uogólniać. Wszystkie te fakty mi znane medialnie, muszę powiedzieć z jednej strony, ale również z przekazu nauczycieli, które do mnie zgłaszają problemy, jednoznacznie mówi o tym, że w liceum numer 1 jest źle. No ale tak to jest, jeśli dyrektora przynosi się w teczce. Takiego dyrektora w teczce przyniósł zarząd z powiatu dębickiego na czele z panem starostą. Starosta Andrzej Reguła w rozmowie z naszymi reporterami przyznał, że widzi konflikt, jaki toczy się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Dębicy, który ostatnio jeszcze znacznie nasilił się i jest problemem nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów tej szkoły. Starosta twierdzi, że definitywnie zajmie się tym tematem już w najbliższych dniach. Pytanie tylko, dlaczego dopiero teraz, po traumatycznym wydarzeniu, jakie stało się udziałem nauczycielki Edyty Wilk? Trudno mi jest oceniać tę sytuację. Dochodzą do mnie różne słuchy, że tam pan dyrektor stosuje mobbing i tak dalej. Pan dyrektor twierdzi, że tylko wymaga dyscypliny wśród pracowników swoich. No, są to takie czysto ludzkie, myślę, problemy, bo konflikt tam jest od samego początku. Nikt nie jest z tego zadowolony. Dobrze by było, żeby takich sytuacji nie było. Niemniej jednak no, trudno mi jest oceniać bezpośrednio, jak ta sprawa wyglądała. Różne głosy otrzymuję z różnych stron. Postanowiłem już tak, że na najbliższy zarząd będzie poproszony dyrektor, w ogóle dyrekcja tutaj na rozmowę, jak zadziałać, żeby takiej sytuacji nie było. No, omdlenia się zdarzają. Może się niefortunnie wypowiedziałem kiedyś do radia, że może psychicznie pani nie wytrzymała. No, takie sytuacje są między pracodawcą a pracownikiem. Zwraca ktoś komuś uwagę, ten przeżywa jeden bardziej, drugi mniej. A tutaj no, są z tym udzieleniem pomocy też, no, jeżeli były osoby jeszcze, nauczycielki, sekretarka i dyrektor kazał dzwonić po pogotowie, no, to myślę, że też coś zrobił. No, czy sam był w stanie się zająć panią, czy nie, no trudno mi to jest oceniać. Co zatem musi się jeszcze wydarzyć w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Dębicy, żeby ten trwający od kilkunastu miesięcy konflikt, rujnujący szkołę, źle wpływający na nauczycieli, ale przede wszystkim na uczniów, został wreszcie definitywnie rozwiązany? Kto tutaj popełnia błąd? Kiedy w tym najstarszym dębickim liceum przywrócone zostaną normalne zawodowe międzyludzkie relacje? Kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację? Dlaczego aż półtora roku starostwo nie może poradzić sobie z rozwiązaniem tego konfliktu, pomimo wielokrotnej interwencji nauczycieli, radnych, a także naszej redakcji w tej sprawie? Do tematu powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.